czajnikowy.pl. Dobra herbata. 21 maja wypada Międzynarodowy Dzień Herbaty, który nie zawsze był tego dnia. Początki Dnia Herbaty sięgają 2005 roku, kiedy to był obchodzony 15 grudnia. Najpierw w Indiach, potem na Sri Lance. I od 2015 roku obchodzony był już na całym świecie. No i nie była to zbyt fajna data. No umówmy się, grudzień nie jest to czas, kiedy branża herbaciana się w jakiś sposób rozwija, kiedy branża herbaciana w ogóle ma co robić. Tak naprawdę wiosna to jest czas herbaty i od 2019 roku Dzień Herbaty został przeniesiony na maj. Dokładnie 21 grudnia 2019 roku podjęła tę decyzję ONZ pod naciskiem plantatorów i producentów herbaty, że przeniesie się Dzień Herbaty z 15 grudnia na 21 maja. No i teraz część osób obchodzi dwa dni herbaty. Jedni jeszcze ten stary, grudniowy, a oficjalnie mamy go w maju, więc można świętować drugi raz. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której tak naprawdę sam Dzień Herbaty ma na celu przybliżyć światu problemy branży herbacianej, w ogóle pokazać, czym jest herbata, jaką odgrywa rolę nie tylko w naszej codzienności, ale zwłaszcza w krajach, gdzie jest produkowana, bo są to często po prostu kraje rozwijające się, gdzie branża herbaciana stanowi bardzo poważną część rynku, bardzo poważną gałąź rynku. Na przykład 26% całego dochodu z eksportu Kenii pochodzi właśnie z herbaty. W samych Chinach na przykład w branży herbacianej zatrudnionych jest 80 milionów ludzi. To jest dwa razy przeszło więcej niż nas jest w Polsce. Wyobraźcie sobie, ile osób utrzymuje się z herbaty. W Indiach jest bardzo podobnie. Miliony ludzi pracują na plantacjach i niestety ich sytuacja bywa coraz gorsza, bo na przykład 70% pracy, jaką wykonujemy na plantacji, to jest sam zbiór. A od czasów pandemii 70% krzewów herbacianych na świecie właśnie zbieranych jest mechanicznie. Dużo osób traci pracę w branży herbacianej. Musimy zwrócić uwagę na ich sytuację majątkową, na to, jak wygląda ich życie i cała w ogóle produkcja właśnie w krajach rozwijających się. Mamy do czynienia z różnymi raportami, które są przygotowywane na przykład przez Food and Agriculture Organization of United Nations, czyli oddział ONZ, który jest odpowiedzialny właśnie za takie sprawy i to on między innymi zadecydował, kiedy jest ostatecznie ta data święta herbaty, tego dnia herbaty, ale on też publikuje raporty dotyczące sytuacji herbaty na świecie. Jest to ten dzień świetną okazją, żeby więcej się o tym dowiedzieć, więcej poczytać. Więc tak naprawdę, gdzie produkujemy herbatę? W przeszło 60 krajach na świecie. Jest tak, że 47% całej tej herbaty powstaje w Chinach, ale połowa ludzi na całym świecie przyznaje się do tego, że pije herbatę przynajmniej raz dziennie, więc jest to drugi najpopularniejszy po wodzie napój na całym właściwie świecie. Największym producentem są Chiny, największym eksporterem pozostaje Kenia. No i wiele osób kojarzy również Japonię z herbatą. Ona akurat w tych rankingach się nie mieści, przynajmniej w tych początkowych, ponieważ dalej mamy również Sri Lankę, ale uwaga, od niedawna Argentyna wbiła się prawie że na podium, więc może nam się wydawać, że jest to kraj, który nie do końca kojarzy nam się z herbatą, tymczasem bardzo dużo herbaty pochodzi właśnie z Argentyny. Na plantacjach pracuje masa osób, jak już się rzekło, i wykonują ogromną pracę poprzez właśnie ręczne zbieranie herbaty. Jak to wygląda? Jesteśmy w stanie z jednego hektara, powiedzmy na przykład na Sri Lance, wyprodukować około 2000 kg herbaty rocznie. Na takim hektarze rośnie około 1250 krzewów, a doświadczony zbieracz potrafi zebrać w ciągu jednego dnia pracy liście z 1000 krzewów, co się przekłada na 20 kg świeżych liści i daje 20 tysięcy sztuk. Wyobrażacie sobie? 20 tysięcy liści w ciągu jednego dnia zrywa jeden zbieracz. Na całym świecie herbata rośnie na powierzchni 5 milionów hektarów. Ogromne, niekończące się pola herbaciane. A jak ta sytuacja wygląda u nas, w naszym kraju? Okazuje się, że wzbijamy się coraz wyżej. Jesteśmy już trzeci w Europie i zajmujemy 9 miejsce na świecie, jeśli chodzi o spożycie herbaty na głowę rocznie. Przeciętny Polak wypija około
kilograma herbaty rocznie. Najczęściej jest to herbata czarna w 58% i najczęściej jest to herbata ekspresowa aż w 85%. Cały natomiast rynek herbaciany w Polsce wart jest 2,5 miliarda złotych, więc też jesteśmy bardzo herbaciarskim narodem. Dzień Herbaty jest świetną okazją, żeby nie tylko więcej się dowiedzieć o herbacie i o sytuacji herbaty na świecie, ludzi, którzy ją pracują, ale też pomyśleć o samej herbacie, o tych ludziach, zaparzyć sobie coś smaczniejszego, umówić się ze znajomymi na herbatę, może zrobić sobie małą sesję gong fu, może kupić sobie jakąś fajną herbatę i poświętować. Każdy powinien to zrobić po swojemu. Ja tymczasem herbatą wznoszę toast za wszystkich, którzy herbatę produkują, którzy z nią pracują i za wszystkich, którzy ją piją. Za Was również, którzy się herbatą interesujecie. Wasze zdrowie i piszcie do nas, czy świętujecie w jakiś sposób Dzień Herbaty i czy w ogóle wiedzieliście, że to jest w maju. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.